Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Sonic Colors Ultimate. Jest to troszeczkę spóźniony premierowy let's play z Sonica Colors Ultimate. Ale jaki premierowy let's play? Przejdziemy do tego za chwilę, najpierw intro. Tak jest, moi drodzy, Sonic Colors Ultimate na PlayStation 4, oh yeah! Dlaczego to jest spóźniony premierowy let's play, pewnie się zapytacie. Anoż dlatego, że gra wyszła 7 września 2021 roku, a ja za tą gierkę dopiero zabieram się teraz, czyli 17 października o godzinie 18.18, czyli jestem, kurczę, cholera jasna, spóźniony i to trochę. Ale jak widzicie, Sonic Colors Ultimate, tak jak Sonic Forces, jest wydane w języku polskim przez oczywiście znanych i lubianych deweloperów, znaczy może nie deweloperów, ale przez znane i lubiane studio Cenega. Tak jest, dokładnie tak. A raczej firmę Cenega. To bardziej chciałem powiedzieć. Dobra, krótka synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Sprawdzamy, czy wszystko w ustawieniach jest jak najbardziej ok. Przypominają mi się w ogóle czasy, kiedy tak zrobiłem również z Sonic Manią, gdyż w Sonic Manii zrobiłem premierowy livestream, a później zrobiłem sobie oczywiście let's play z jakiś miesiąc później, tak więc no można by powiedzieć, że dosyć ciekawie. Ogólnie jak będziemy grali w tę grę? Można by powiedzieć, że let's play będzie robiony na 100%. Dlaczego można? Dlatego, że achievementy będziemy sobie robić na livestreamach, gdyż słyszałem, że ponoć trofka w Sonic Colors Ultimate jest dosyć prosta, w sensie jeżeli chodzi o platynową trofkę. Dlatego myślę, że takie rzeczy sobie zostawimy na livestream. Jeżeli chodzi o moją historię Sonica Colors, to do tego za niedługo przyjdziemy. Mam dwie ciekawostki dla was. Pierwsza jest taka, że jest to pierwsza gra z serii, która została wydana na PC w cyfrowym sklepie innym niż Steam. Czyli jaki inny sklep tutaj mógł się pojawić? Oczywiście jest to Epic Games. Dokładnie, ta gra się pojawiła na Epic Games, co jest bardzo ciekawe, w mojej opinii oczywiście. Dobra, wchodzimy sobie w nową grę, zostawiamy sobie nawigatora, czyli Tailsa i jedziemy z koksem. Tropical Resort Akt 1. Jeżeli chodzi o moją historię poznania Sonica Colors, to jest ona następująca. Kiedyś grałem sobie na emulatorze Dolphin. To jest emulator, który między innymi emuluje GameCube'a i Nintendo Wii. I grałem sobie w tę otóż wspaniałą produkcję. I muszę przyznać, że jest ona po prostu no miodna. Jest po prostu epicka. Dobra, tutaj mamy właśnie tutoriale. Ja pozwolę sobie te tutoriale troszeczkę poskipować, dlatego że to są rzeczy, które my powiedzmy, że wiemy. Bo jest to jakby tłumaczenie nam podstawowych czynności, a my chyba już gdzieś słyszeliśmy te rzeczy, nie? Tam u góry był czerwony ring. My się czerwonymi ringami zajmiemy na live, będziemy wtedy sobie śrubowali 100%, żeby zdobyć platynową trofkę. Nigdy Sonica Colors nie przeszedłem, tak więc to będzie taka wiekopomna chwila, w której to
ja zrobię let's play z remastera, czyli Ultimate Sonic Colors Ultimate. I tę gierkę sobie wyśrubujemy na 100% i przejdziemy ją po raz pierwszy na kanale. O, mamy tutaj parkowe żetony, czyli to jest jakaś chyba nowość, bo tego nie było w oryginalnym Sonicu Colors, o ile pamięć mnie nie myli, a może mnie mylić. Tak więc nie bójcie żaby. Tutaj widzę, że mamy wispy. O wispach chyba nie trzeba zbyt wiele mówić, bo raczej wszyscy kojarzymy te zwierzątka. Są to po prostu zwierzątka, które dają nam różne umiejętności, różne, jak ja to lubię skrótowo mówić, umiejki. Tak więc każdy odpowiada za coś innego. Mamy na przykład, no nie wiem, daję teraz tak kompletnie z czapy, bo ich imion niestety nie pamiętam, ale mamy na przykład wispa, który jest, nie wiem, zajmuje się elektrycznością. Mamy wispa, który coś tam jeszcze innego potrafi. No generalnie do wyboru, do koloru, jak to mawiają, no nie? Ale muzyka, która nam towarzyszy, jest po prostu epicka, nie? Uwielbiam, po prostu kocham, kocham i jeszcze raz kocham. I tam widziałem, że żeśmy ominęli. Kurczę, pieczone niedobrze. Ale przynajmniej mamy jednego czerwonego ringa. Dobra, i poziom zrobiony! Może nie na 100%, ale jest zrobiony. Ogólnie ta gra fabularnie dzieje się chyba, z tego co dobrze pamiętam, po wydarzeniach z Sonica Unleashed. Z jakiegoś powodu mam rangę C. Nie podoba mi się to. Z jakiego powodu? Dlaczego to nie może być ranga A na przykład? I zawsze lubiłem coś takiego robić. Zawsze lubiłem coś takiego robić, nie? Czyli po prostu uderzać o tę literkę C. Znaczy, no wiecie, o jaką, byle jaką rangę. I na przykład te liczby, żeby te pierścienia, że tak powiem, wylatywały. Tak więc to jest coś, co ja uwielbiałem robić. Ale graficznie ta gra wygląda świetnie. Bardzo ładnie odrestaurowana gra. To muszę przyznać. Zobaczmy, co będzie dalej. A, akt drugi Tropical Resort. Czyli jeszcze nie ma żadnej cutscenki. Ja myślałem, że będzie. Póki co gra mi się w tę grę bardzo dobrze, ale jedna rzecz mnie bardzo w tej grze niepokoi. Zobaczcie teraz na to. Widzicie grę w fajnej, pełnej rozdzielczości. No normalnie widać, że oglądacie na telewizorze i jest wszystko fajnie. No krawędź do krawędzi jest ogarnięta, czyli nie ma żadnych czarnych pasków ani innych dupereli. Spójrzcie teraz na to, jak ja w edycji tego się pozbędę. Ta gra właśnie w takiej rozdzielczości działa na PS4. Nie wiem, czy to jest tylko na PS4, nie wiem, czy to tak też jest na PS5. Mógłbym się oczywiście zapytać mojego dobrego ziomala Mateo Gaming, aka Zakolnikowa TV, ale no, z tego co wiem, gra chyba tak nie wygląda na innych konsolach, tak więc to jest troszeczkę zastanawiające, czemu tak jest. Ale dobra, nie będę się jakby czepiał aż tak szczegółów. Tak więc tak, wsłuchajmy się teraz w ten soundtrack, który tutaj leci, bo jest on bardzo, ale to bardzo fajny. Tak samo jak, tak ja, przyzwyczajajcie się, że ja będę bardzo dużo rzeczy zachwalał, dlatego że ja ogólnie lubię zwracać na takie rzeczy uwagi, jak na przykład grafika, soundtrack, sterowanie i tak dalej. No myślę, że większość osób tak lubi. A co tu się dzieje? Co, nie mogę się wyżej dostać? Mogę, oczywiście, że się mogę wyżej dostać. I się wyżej dostałem. O, jakieś problemy z siecią. No to jest standard. Ostatnio mam jakieś takie dziwne problemy z siecią. Chociaż to są takie dziwne komunikaty z dupy wzięte, bo neta mam normalnie. Bo sprawdzałem jeszcze zanim odpaliłem nagrywanie, tak więc taka mała ciekawostka. Tam u góry widziałem, że chyba był żeton, którego ominąłem. A co teraz, kurde, pociśniemy przeciwników, a co? Będziemy w nich wjeżdżali, patrzcie, kurde. No tutaj niestety się nie udało, tutaj się trochę nie popisałem. Ale przynajmniej tu mamy exit już. Ej, czekajcie, tu mamy monetkę. A co wymyśliliście? Znaczy monetę, Jezu, pierścień. Co ja mam z tymi monetami? Ja za dużo, kurde, w Mariana się nagrałem, bo tam są przecież czerwone monety. O, ranga B jak baran. Może tak, nie wiem, ranga A? A jak, nie wiem, agrafka? Cokolwiek? No nie, no bo po co? No oczywiście, że nie, no. Lepiej zostawić mnie z rangą B jak baran. A ja nie jestem baranem, tylko tyle chciałem powiedzieć. Bo mój znak zodiaku to jest koziorożec, tak więc proszę mnie nie obrażać. Idziemy dalej.
Może będzie jakaś kat... O! Jest cutscenka. He loves to hear his own lips flap, but I gotta hand it to the Eggster. This place is epic. Everyone and their brother is gonna want to come here. No doubt, but now I'm not sure why we're here. This place looks totally harmless. Because Eggman plus secretly built amusement park equals evil plot for us to foil. Lucky for us, he's not very good at keeping things hidden. True, it would be pretty hard to miss a giant floating space amusement park surrounded by planets. Still, an evil plot? I don't know. Wow! Plot or not, you can't be mad at this view. This place has taken beauty to the next level. I'm just surprised that it was so easy to sneak in here. I wouldn't say it was that easy. Hello, happy people! Buckle up as Eggman's ultra-accelerating space elevator whisks you to an interplanetary wonderland of fun! I can't believe somebody was dumb enough to leave the keys in this thing. It's like Eggman's begging us to sneak in and trash the place. Man, this thing's got crazy fast acceleration. You call this fast? This amusement park has been constructed entirely out of a sense of remorse for my past transgressions, and is in no way associated with any sort of evil plot or premeditated misdeeds. Well, that's a relief. Just thinking about it makes my head feel like it wants to. Aliens! Your voice chip is stuck on Cowboy again. Stop talking and met those aliens. Come on, here, you little varmints. Come back here. I'm not sure what's going on, but I'm sure of what I'm gonna do. Huh? Hey, what's going on? Huh? Whoa! Te dwa klakiery Eggmana również tutaj powróciły z tego, co widzę. Ciekawe, nie powiem, że nie. Ogólnie, jeżeli chodzi o ciekawostki... O, proszę, mamy tutaj już ten. O, ale fajnie. Patrzcie, w końcu mamy jakąś minimapkę, nie? Można by powiedzieć. To jest coś, co ja w grach wideo uwielbiam. Czyli mamy, kurde, naszego głównego protagonistę, którym musimy przesuwać po różnych tutaj kółeczkach, planszach, żeby... aktualny lub, nie wiem, inny poziom sobie odpalić. Na razie mamy 12% ukończono, czyli tu chodzi o Tropical Resort. Okej, spoko, zdaję sobie z tego sprawę. Na razie mamy C i B, tak więc dobra, to są takie w miarę rangi. Ale te cutscenki, powiem wam szczerze, ta cutscenka, która była przed chwilą, była trochę obrzydliwa. W sensie chodzi o to, że one źle wyglądają w... tym remasterze, dlatego że one, z tego co słyszałem, o ile pamięć mnie nie myli, one nie są w ogóle zrobione pod tego remastera, w sensie chodzi o to, że one są żywcem wzięte z oryginalnego Sonic Colors, dlatego one tak dosyć dziwnie wyglądają, takie dziwne kolory tam są. Mogliście to dostrzec chociażby po kolorze futra Sonica, co można było to oczywiście zobaczyć i to... nie trzeba być jakimś Einsteinem, żeby ogarnąć, że coś jest tam ewidentnie nie tak. Natomiast mam jedną ciekawostkę, którą chcę się z wami podzielić. W anglojęzycznej wersji... w angielskojęzycznej wersji Kate Hinks wróciła do roli Tailsa w tej grze. Mimo że zastąpiła ją inna tam aktorka, która dubbinguje Tailsa. Ona się chyba nazywa Colleen O coś tam, kurde, nie chcę tutaj mówić tego nazwiska, tutaj będziecie mieli ją... to nazwisko i imię, jakby to można powiedzieć, wyświetlone na ekranie, dlatego że nie potrafię tego powiedzieć tym językiem. Ale w japońskiej wersji wykorzystano archiwalne nagrania zmarłego Chikao Otsuki, czyli Eggmana, innymi słowy. Tak więc, taka oto ciekawostka. Dobra,
Możemy w takim razie iść dalej. Muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest również fajna. Widzicie, są rzeczy, które zachwalam i są rzeczy, których nie lubię. A z pewnością te cutscenki dziwnie wyglądają. Bardzo mi się nie podoba, że zrobili cutscenki żywo wzięte z Nintendo Wii, bo to troszeczkę i spójrzcie na łatwiznę moim zdaniem. Mogliby je też zremasterować w HD rozdzielczości. Ale dobra, ja tu nie jestem od takiego ciągłego czepiania się. Tropical Resort Akt 3. To znaczy jestem, ale nie chcę tego robić, bo nie chcę, żeby ten let's play wyszedł jakbym, nie wiem, jakoś był bardzo negatywnie nastawiony do tego Sonica Colors, bo to nie moje jakby, nie na tym to jakby polega. Dobrze, jak widzieliście, pierwszy akt był w 3D, drugi akt był w 2D, teraz mamy znowu akt w 3D. Z tego co pamiętam... Wow. Dobra, to teraz już widzicie, na czym te wispy polegają. Jak widzicie, są tutaj różne umiejki. Masakra, po prostu ja czasami tych wispów nie potrafię ogarnąć. No zresztą, kurde, no widzieliście mój let's play z Sonica Forces, to powinniście wiedzieć, na czym to wszystko polega. No nie, to jest taka sama jakby... Taka sama reguła, tylko z tą różnicą, że Sonic Colors było pierwsze, jeżeli chodzi o wispy. A Sonic Forces jest ostatnią grą, która wprowadziła Wisp. No nie liczę tam Team Sonic Racing oczywiście. Kurde, jak ja się stresuję robiąc ten let's play, powiem wam szczerze. Ale to jest dlatego, bo ja też chcę się bardzo postarać, żeby ten let's play wyszedł dosyć ciekawie. Dlatego pozwólcie, że no nie będę się jakby powtarzał i też być może skupię się na innych trochę rzeczach. Ale no naprawdę muszę przyznać, że jeżeli chodzi o kontrolki, to spodziewałem się naprawdę, uwierzcie mi, spodziewałem się, że kontrolki będą katastroficzne, nie? Katastroficzne lub po prostu bym nazwał to jeszcze inaczej. To kontrolki będą po prostu, no... do dupy. O, powiem to bardziej po polskiemu, niż będę tutaj używał sformułowań, które brzmią jak niby polskie, a tak naprawdę nie są polskie. Tak więc miałem największe obawy co do tej gierki, bo... No wiecie, gra była non-stop tak reklamowana. Mogła być została wydana w pośpiechu, bo było zapewniane, że będzie to spoko gierka. Ja się przyznam szczerze, bardzo dobrze nastawiałem na tę gierkę na początku. Później miałem takie chwile zwątpienia, ale ostatecznie widzę, że moje zwątpienie było na nic, tak na dobrą sprawę. No może poza cutscenkami, które wypadałoby w mojej opinii poprawić. Ale tak to nie uważam, że jest coś nie tak. Co tutaj pominęliśmy? A, pierśni pominęliśmy, okej. Okay. Dobra, lecimy z koksem. Na totalnym speedzie. Oh yeah! Elegancko! Elegancko! Kurde, tam chyba był czerwony pierścień, coś czuję. Chyba, kurde, zdymałem. Tak mi się wydaje. O-oh! Dobra, tutaj się nam wystawiły te schodki, fajnie. I co teraz? Aha, nic. Nic szczególnego. Dobra, i teraz szybko. God go fast. O-oh. Tam coś, kurde, chciało nas przypiec, z tego co widziałem. Ale na szczęście uciekliśmy temu czemuś. Tak. Ale skurwysyn! Z tej platformy. A, dla osób nieprzyzwyczajonych ja dużo przeklinam, tak więc mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś super bardzo przeszkadzać. No niestety, ale... Nie robię, że tak powiem, let's play dla wszystkich. Oh yeah, mamy zakończenie poziomu i bardzo ładnie żeśmy przeszli ten poziom, bo bez ani jednego zgonu. Prymus, o! Rango O! Ja pizgam! Rango O! Dobrze! Ale fajnie! Ale fajnie! O, cię sunę! Elegancko, ale nam dobrze poszło teraz. Rangę A mamy! Excellent, moi drodzy! Excellent! Ale się cieszę. Masakra, kurde. Ja myślałem, że tu znowu C dostanę jak cymbał, albo B jak baran, a tutaj mamy rangę A. Zajebiście. World map mamy w 1% ukończony, okej. 180 czerwonych ringów. O kurde, ale będziemy mieli zbierania w tej serii. Ale no trudno, podejmuje się let's playa. Tak więc trzeba go zrobić rasa porządnie. Te rangi oczywiście sobie też poprawię, ale tego nie będę wam pokazywał już, bo po co? Po co to pokazywać? Dobra, mamy Tropical Resort Act 4.
Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Z tego, co wiem, chyba aktów jest 5 albo 6. Szósty to jest chyba boss, z tego, co pamiętam. Ale mogę się mylić, bo mówię, ja nie grałem w... Przed nagraniem tego let's playa, to nie grałem w Sonica Colors, więc to tylko z pamięci pamiętam. A moja pamięć może w tym momencie bardzo zawieść. I to naprawdę srogo może zawieść. I w ogóle zastanawiam się jedno. Jak ja mam zdobywać te czerwone ringi, skoro zaczynam zamiast od pierwszego, to zaczynam od trzeciego. To gdzie są pozostałe? Chyba, że one są w bardzo losowych miejscach zrobione. Wiecie co? Uruchom ponownie. Tutaj uruchomię ponownie, bo w frajerski sposób straciłem życia. Ale z tego, co widzę, to przynajmniej jest coś, czego nie ma w Sonicu. Kolejna trofka. Ja pierdziulę. Ja to jestem dobry w te trofki, nie żeby coś. Kurde, nieświadomie zdobyłem 3 trofki. Znaczy no, jedną zdobyłem świadomie, drugą zdobyłem trochę nieświadomie, no bo jednak trochę nie byłem na to przygotowany, ale okej. Jestem i tak zadowolony, nie zmienia to faktu, że jestem bardzo zadowolony. Oj, uwaga. Zbieramy pierścienie, bo tutaj widzę, że chcą nas zarżnąć, a ja bardzo nie chcę być zarżnięty. No chyba nikt nie chce, nikt normalny nie chce przynajmniej. Aha, i to jest koniec. Jak ja miałem tamtą monetę zdobyć? O, znowu C jak cymbał, no. Jedno A było, to teraz trzeba wrócić do standardu, czyli C jak cymbał, co nie? Oczywiście, że tak. Myślałem, że będzie to trochę inaczej wyglądać, no ale okej, dałem dupy, no co ja tu mogę powiedzieć więcej? Tutaj dałem dupy, więc trzeba będzie to srogo poprawiać. I wish I knew what you were saying, little guy, or gal, or whatever you are. Oh man, that was crazy! Oh, I was reconfiguring my handheld into a translator so I can understand this guy. Did you go somewhere? Didn't you see? I absorbed those aliens and got powered up with, like, some kind of wild energy. And after a few seconds, they'd pop out of me. I find that hard to believe. Huh? Okay, seriously? We need to find Eggman and figure out how catching these aliens fits into whatever heinous plan he's hatching. And wreck that plan, right? Yeah, that's pretty much how we spend our time. Okay. Sonic i Tails chcą znaleźć Eggmana i dowiedzieć się, co on złego tutaj chce planować. No nic, że tak powiem, nowego się nie dowiedzieliśmy, bo to jest w każdej grze. W każdej grze Sonic chce się dowiedzieć, co tam ten Eggman odpierdala. A odpierdala srogo najwidoczniej. Dobra, co tu mogę jeszcze powiedzieć? Bo to jest coś, co oczywiście chciałem poruszyć, ale nie mogłem poruszyć, gdyż cutscenka lub pokazówka, mówmy bardziej po polsku. Jako uzupełnienie i reklama gry zostały wydane animacja Sonic Colors Rise of the Wisps oraz internetowy komiks Sonic Colors Comic, coś takiego, tak to się nazywała. I co jest ciekawe bardzo, co trzeba oczywiście tutaj nadmienić, to podobnie jak w Sonic the Hedgehog 30 tam urodziny, w tej grze pojawia się dedykacja dla Keisuke Nagai, chyba tak się to wymawia, czyli nieżyjącego już menadżera licencji Segi, która jest jakby, no, to jest w sumie bardzo fajne, co mi się podoba, bo podobny zabieg był zrobiony dla Mel Winklera, czyli byłego aktora Aku Aku, który zmarł w zeszłym roku. I można by powiedzieć, że to było bardzo fajne z ich strony, że nawiązali jakby do Mela Winklera wtedy w Crashu Bandicoot 4, jak się przeszło grę. I można by powiedzieć, że tutaj zrobili podobnie, czyli jakby w tej 30-leciu Sonica zrobili dedykację dla Keisuke Nagai, czyli tego menadżera licencji Segi, nie? I to jest bardzo fajna sprawa, bo od razu mi się Mel Winkler kojarzy. Dobra, akt 5 Tropical Resort. To jest chyba ostatni akt przed bossem, o ile mnie pamięć nie myli. Będę ten tekst bardzo często powtarzał, tak więc przygotujcie się. Teraz znowu mamy poziom w 2D. Tak więc zobaczmy, co tutaj się będzie działo.
Aha. I musimy sobie teraz... A, dobra. Kumam, o co chodzi. Nie, no to żeśmy ładnie ogarnęli, muszę przyznać. O kurde, gdzie ja żem poleciał? O, dobra, dobra, dobra. Wyceluj, dobrze. Ale żem porobił, kurde, ale żem porobił. Dobrze porobione. Lecimy z koksem. Im więcej punktów, tym lepiej. Może w końcu jakaś ranga A się pojawi znowu. I znowu będę mógł się szczycić. Ogólnie Sonic Colors też wśród fanów, przynajmniej ja to pamiętam mniej więcej, mówię, przez mgłę to oczywiście pamiętam. Nie to chciałem zrobić. Nie to chciałem, zdecydowanie nie to chciałem zrobić, ale okej. Ta gra troszeczkę też się pod pewnym względem źle zestarzała i nie chodzi mi tutaj o kontrolki, a bardziej mi chodziło o poczucie humoru, które ta gra reprezentuje, bo nie wiem, czy wiecie, historia tej gry jest taka, że oryginalnie Sonica Colors robiło studio, które zajmowało się za Happy Tree Friends i jakby to można powiedzieć, bardzo często w tej gierce możemy uświadczyć humoru typowo dla Happy Tree Friends, tak więc, albo Happy Tree Friends, przepraszam, ja to oczywiście muszę za bardzo spolszczać. Jest ranga A, kurde, jest ranga A, jest ranga A, dobrze. Szybko, 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 zdobywaj, zdobywaj, zdobywaj. Jezu, Jezu, życie. Jest, życie mamy. Kurde, zajebiście. Tak więc, no niestety, ale oryginalny Sonic Colors i ten również będą miały takie, kurde, dziwne gagi, dziwne takie, taki, wiecie, pseudośmieszny humor. Tak więc, jeżeli ktoś, nie wiem, nie lubi tego humoru, nie lubi tego typu humoru, no to może mu się to nie spodobać. Brzydko mówiąc, po prostu. Dobra. Tak więc zobaczmy, co teraz będzie dalej. Czyżby to był akt szósty teraz? Czy 3% world map ukończono? Mamy 6 ze 180 czerwonych ringów i 7 tych tropikalnych monet. Tropikalnych? Nie, nie tropikalnych, po prostu tych monet. Nie, nie wiem, skąd mi tropical weszło. A, bo tropical resort, dobra. To wszystko jasne, dobra, akt szósty. Co to będzie? Co to będzie? Powiedzcie mi, co to będzie? Czy to będzie normalny akt, czy to będzie boss? Oto jest pytanie, na które ja jeszcze nie znam odpowiedzi, a z chęcią poznam. Dobra, lecimy z koksem. Znowu zaczynamy w scenarii 2D. Ja widzę, że tutaj, kurde, ta gierka lubi bardzo scenarię 2D. Ja pierdolę, no kurde, ale to było słabe. To była cienizna z mojej strony. Ale przynajmniej mamy 5 żyć. To jest najważniejsze. W ogóle sam fakt, że są te życia, to mnie troszeczkę dziwi. Znaczy, okej, nie powinien mnie ten fakt dziwić, no bo przecież, ale halo, halo, pomidor. Nie powinno cię to dziwić z jednego powodu, przecież oryginalny Sonic Colors też miał życia. Okej, zdaję sobie z tego sprawę, że miał życia. Jednakże, skoro jest to remaster, to myślałem, że oni pójdą bardziej w coś, co jest, nie wiem, takie... No bardziej nowoczesne, jeżeli chodzi o Sonica, bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz. O, zrobimy właśnie coś takiego. Ty, czy będziemy mieli wszystkie czerwone ringi? No nie gadaj, że wszystkie czerwone ringi będziemy mieli. Ty, ale beka będzie. Chyba, że jednego zgubiliśmy. Zdobądź go, dawaj Sonic. Nie rób tak. No jednego zgubiliśmy. A dam se rękę uciąć, że on tam na dole jest. Dobra, ale przynajmniej mamy 4 z 5. To już jest taki potężny, mocarny wynik, bym powiedział nawet. Dobra. Minuta coś, a ja dalej się tu męczę. Nieważne. Okej. I elegancko. Elegancko, moi drodzy. I ranga C, oczywiście, że tak. Bo czemu by nie? Zastanawiam się w ogóle, gdzie był ten czerwony ring, który go ominąłem. Bo kurde, gdzieś on musiał być na pewno. Ja musiałem go gdzieś po drodze ominąć. Bo ja nie wierzę w to, że on był gdzieś tam na dole. Chyba, że był na dole, ale tego Wispa nie mam, którego
którym powinienem się tam na dół dostać. No to wtedy kumam. Kumam bazę. Albo czaję bazę. Czaję, czajuwa. Dobra. Tropical Resort Boss. Dobra, mamy to. Mamy Tropical Resort Bossa. Tak więc zobaczmy, kim będzie boss tutaj w tym Tropical Resort. 10 na 30. 23, 24, 25. Bah! Not nearly enough aliens! Want us to get more? No, I want you to get me a cheeseburger and a shake. That'll be easier. Cheeseburgers don't run as fast as them little alien varmints. Idiot, get me more aliens. Y'all want fries with that? I reckon that hurt a bit. Wait a minute, I need to go over yonder. Sorry. Precious little aliens. I'll harness their hyper-go-on power, and then nothing will stop me! I know I say that every time, but this time, really, nothing will stop me! Boss? What? Sonic! Who you calling nothing? Huh? He means since the boss said nothing will stop me, and Sonic here is going to stop him, it's like the boss was calling Sonic nothing. Great! I thought nobody would get that! Fine. You're so smart, robot. You take care of this mess. Release the big boy. At least I know he won't screw it up. Hasta la bye-bye, sucker. Guess it's time for me to start stopping. Oh. Oh. Dobra, zobaczymy, kim jest ten dryblas i jak trzeba z nim walczyć. Ale te roboty to są takie kurde półgłówki, takie kurde głąby, że to jest masakra, nie? O Jezus Maria, ale ja będę miał bekę w tej gierce, jak nic. Jak ciul będę miał bekę w... Bekę w ciul, nie? Będę miał z tej gierki. Oj, oj. Dobra, mamy tutaj tego. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, nie! O Jezu. Nie, 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 nie. Ale będę lamił tego bossa. Coś czuję, że ja będę lamił. Okej, okay, werbał. I to tyle? Jak ja go kurwa pokonałem? Jest o! Jest o! O kurde! Dobrze! Dobrze! Jest a! Jest a! Kuźwa mać! Ale beka! Jak ja to zrobiłem? Jak ja go pokonałem? Przecież to nie miało racji bytu, żebym ja go pokonał! Co tu się odpierdziela? There you are. Where'd you run off to? I did a little shopping, grabbed a bite to eat, and trashed a giant killer robot. Oh, really? And they've got shopping here, too? This place has everything. Hey, so how's your translator thingy coming along? I think it's done. It's in binary code, so only I can read it. Okay, ask away. Who are you, and what is happening to your people? Okay, he says his name is Talks-a-Lot, and he's from a faraway soda, and where flowers water them with dances. Yeah, I think your machine still has some bugs. Yeah, I think I can figure this out, though. Okay, he said his name is Yakker. He's from a race of beings called Wisps. Wisps? No, Wisps, with a W. Yeah, I'll just stick with aliens if that's okay with everybody. Sure. So anyway, they're either being used for their magical powers by an evil man, or to make underwear to be worn by salad. Oh. You just hear
save them. Save them over and over. When I was running around trashing robots, I saw a map that had a couple of interesting places. I think I'll go check them out and maybe save some aliens. Mouse Man said to wrangle every piece of this mess. When you consider what we're doing from a robot's point of view, it's actually pretty impressive. Don't think about it. If you say so. I'm missing an arm. Have you got an arm? No, but really, how much can it matter? I guess it can't matter much. No dobra, tak więc to by było chyba na tyle z tego pierwszego odcinka. Wyszło nam, kurcze pieczone, 36 minut na kamerce mam, w sensie na telefonie, tak sprawdzałem. I mamy tutaj chyba dwa światy odblokowane, bo tu już mamy ogólnie, tak wygląda nasza mapa świata. Tropical Resort mamy w 50% ukończone, tak więc jest to dosyć srogi wynik, muszę przyznać. Tu mamy Sweet Mountain oraz Starlight Carnival. Tu potem będziemy mieli następny świat, tu następny i tu chyba będą te już kończące grę światy. Gameland. To nie wiem, co to jest ten Gameland, będę musiał sobie ogarnąć. Ale chyba następny świat, jaki sobie zrobimy, to będzie właśnie ten, czyli Sweet Mountain. Wejdziemy sobie tutaj. O, i tutaj sobie zakończymy gierkę, tak mi się wydaje. Tak więc mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Mam nadzieję, że w ogóle wam się będzie ten let's play podobał. Ja już się nie mogę doczekać kolejnych odcinków. Tak więc dajcie znać, czy mieliście możliwość zagrania w Sonica Colors, ogólnie Sonica Colors, jak i tą odnowioną wersję Sonic Colors Ultimate. Dajcie znać, ponieważ jestem ciekaw. Jestem ciekaw waszej opinii, jak wam się grało w tę gierkę. To by było na tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę let's play. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się ten let's play, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o odcinkach, które będę publikował, jak i ogólnie o innych seriach, które będę tutaj publikował. Zapraszam oczywiście na socjale, linki są pozostawione w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach Sonica Colors Ultimate i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.